ojciec jest trenerem i ubrał mi narty w wieku 3 lat. No i cały czas mobilizował, żeby trenować, no i... To jest jego na pewno też wielka zasługa, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, w narciarstwie alpejskim. Program kumulacji aktywności Fundacji Lotto daje mi możliwość pracy z młodzieżą, rozwijanie ich umiejętności narciarskich, zachęcenie do uprawiania tego pięknego sportu. No i radość z tego, że robią postępy. Nie, bo ja lubię kaptura. Na przerwie dziewczyny z naszej klasy przyszły i powiedziały nam o tym całym programie, o kumulacji aktywności. No to ja sobie pomyślałem, no to pójdę, nie będę marnował i całej dni w domu nie będę tam siedział. Bo że będę miał zajęcie. Cześć, witam Was na kolejnych zajęciach z kumulacji aktywności. Dzisiaj będziemy jeździli na nartach. Podzielimy się na 3 grupy według umiejętności i będziemy działali. Ładnie, rozstawcie się chłopaki, nie musicie się uderzać. W jedną stronę, w drugą. Jedna noga, zmieniamy, druga. Okay. Przygotowujemy sprzęt. Zaczynamy. Teraz jedziemy tak, bioderka wysoko, pochylone do przodu i dla utrudnienia trzymasz cały czas ręce skrzyżowane na klatce piersiowej. Mocno odpychasz się z łyżwy do pierwszej bramki. Ruszaj. Mocno, z łyżwy, odpychaj się! W mojej grupie są dzieciaki, które jeździły w klubie na nartach, trenowały normalnie narciarstwo, a są również takie osoby, które zaczęły od zera i w tym programie nauczyły się jeździć na nartach. Radzą sobie zajęcia na zajęcia coraz lepiej, więc myślę, że po zakończeniu programu będą mogły już same wyjechać sobie na stok i jeździć na nartach. Robimy całkiem inne rzeczy niż na WF-ie. Takich dużo bardziej, które nam pomogą przygotować się do właśnie jazdy na nartach. I po prostu nie robimy rzeczy takich jak granie w na przykład piłkę czy coś takiego, tylko dużo ćwiczeń takich kondycyjnych i właśnie czegoś, żeby pomogło nam się przygotować do tej jazdy, żeby nam lepiej szło. Okej, ruszaj. Tak samo, nie siadaj na górnej narcie, bo wszyscy siadacie, tylko zaczynaj sobie skręt od dolnej. Na pewno dużo więcej się nauczymy przy mistrzu Polski niż przy zwykłym trenerze, który uczy, którą ma szkołę narciarską. Lubię jeździć na nartach. Sprawia mi to przyjemność, ponieważ mogę się nauczyć nowego sportu. Po treningu zawsze mamy jakieś zakwasy, na przykład ja. I jestem bardzo zmęczona zazwyczaj. Ale i tak czerpię z tego przyjemność właśnie, bo to jest takie miłe zmęczenie, przyjemne. Na naszych zajęciach panuje bardzo fajna atmosfera. Wydaje mi się, że dzieci są zadowolone z każdych zajęć. Wychodzą z uśmiechem na twarzy. Mówią po zajęciach, że bardzo im się podobało. Dlatego jestem zadowolony, jeżeli tak jest. Z Kubą super. Są właśnie przez to, że jest taki, że z nami żartuje i nie podchodzi do tego tak na bardzo poważnie, jakby właśnie to było coś na WF-ie, że na oceny, tylko bardziej tak zabawowo i właśnie jest bardzo fajnie. Bardzo dobrze, wszyscy trenują, starają się, robią postępy, więc na pewno będą coraz lepiej jeździć.